zawody o puchar prezydenta miasta Krakowa. Będę płynął 50 grzbiet i 50 klasycznym. Bardzo podoba mi się pływanie i bardzo lubię wodę. Trenuję 4 lata i no wybrałam basen dlatego, bo bardzo też lubię wodę i bardzo lubię pływać. Jestem wysportowany, no i też trochę szczęśliwy, tak satysfakcja z wyniku. Jakby brat zaczął pływać i zobaczyłam, jak on sobie radzi, więc z tym się zainspirowałam i od 5 roku życia zaczęłam już pływać. Zacząłem trenować 7 lat temu, a wybrałem ten sport dlatego, że sprawia mi dużo satysfakcji poprawianie się i robienie lepszych wyników. Powiedz mi, czy ten ostatni rok był dla Ciebie cięższy ze względu na obostrzenia? Znaczy, na pewno nie był to rok najlepszy, ale nie było też aż tak, że można było potrenować w domu i odskoczyć sobie czasami od właśnie tego pływania, pobiegać, pojeździć na rowerze i robić różne inne rzeczy. Jest cały taki program basenowy, ten basen to jest 10. basenem, w tej chwili jeszcze będzie niedługo odebrany basen na Eisenberga, taki duży kompleks basenowy. Kilka basenów jest w projekcie, kilka w budowie. Także to się wszystko rozwija, chcemy tak zrobić, żeby każdy mieszkaniec miał stosunkowo blisko do tego.